Podobno kod na ten specjalny Kill of Crew jest mega rzadki, może otrzymać każdy gracz z okazji Dnia Świętego Patryka. Powiem wam dokładnie, czy jest to prawda i jak to działa, ale powiem wam o również nowym starter packu, powrocie OG mapy z rozdziału pierwszego, stanu pierwszego i o wszystkim, co wchodzi do Fortnite. Ale na początek łapka w górę, subik, wbijamy 100 000 subów, a live odcinki są na kanale YouTube i Twitchu. Jeśli chcesz wygrać starter pack, bo weszły już do gry, koniecznie sprawdźcie, wygasz ci kod Sejkam w subskrypcie, follow na Instagramie, Twitchu, sub na YouTube i napisz komentarz pod filmem, który masz w opisie. I pewnie dzisiaj na live będziemy losować starter pack, więc bierz udział, a my lecimy z tematem. Pierwsze, o czym powiemy, to nowy starter pack jest już w Fortnite, dokładnie dzisiaj w nocy pojawił się nowy pakiet startowy i w sumie wam to zapowiadałem, że będzie on we wtorek, więc jak widzicie, znowu trafiłem. Tym razem pakiet startowy zawiera 600 V-dolców, zawiera również giga fajnego skina, jakim jest taka ziomeczka, widzicie teraz na ekranie, i również zawiera dwie rzeczy, czy jest to plecak i jest to kill-off. Plecak i kill-off jest w takim motywie srebrnym, no i oczywiście pakiet kosztuje tyle co zawsze, czyli 14 zł, warto sobie go kupić, no jest on raz giga tani, zawiera 600 V-dolców, więc samych V-dolców po prostu wam się tą opłaca kupić, bo wam się to zwraca, a skin jest również fajny i jest on dosyć spocony i dajcie w komentarzach znać, czy będziecie go kupować z kodem SAYCAMSTAR i jak wam się generalnie podoba pakiet. Przypomnę tylko, że będzie dostępny do końca tego sezonu i potem już nigdy raczej nie wróci, więc może być on niedługo dosyć rzadki. A sam skin będziemy też testować dzisiaj na live, więc serdecznie zapraszam. Druga kwestia to Creative 2.0 i giga aktualizacja. Już jutro, czyli w środę, otrzymamy nową aktualizację wraz z kreatywnym 2.0 i być może powrót OG mapy z Fortnite'a. Z tego co wiecie, właśnie mówiłem wam jakiś czas temu, że kreatywny 2.0 umożliwi stworzenie wszystko, co będzie chcieli w Fortnite i teraz będzie tak samo, po prostu Creative 2.0 ma się pojawić jutro w Fortnite i niektórzy youtuberzy zapowiedzieli już, że stworzą swoją własną mapę z rozdziału pierwszego, stanu pierwszego, co to oznacza, że będziecie mogli zagrać na tej najbardziej OG mapie, której nawet większość graczy nie zna, jest to gigamoste i Creative 2.0 powinien mieć aktualizację i następnie będzie mogli sobie już go testować. Wtedy każdy gracz mógłby zrobić swoją mapę, czy to na z poprzednich sezonów, czy jakieś specjalne gierki, ale najbardziej zależy nam chyba na tej OG mapie, byłyby tam wtedy OG spazy, OG pompy, OGM-ki i wszystkie rzeczy, które kiedyś były w Fortnite. Dajcie znać, czy zagralibyście na takiej mapie i ja osobiście obstawiam, że ta mapa wyjdzie giga szybko, dlatego że pierwsza osoba, która taką mapę wypuści, raz, że będzie giga sławna, a dwa, że wszyscy będą chcieli ją zagrać, bo dużo osób niestety nie miało możliwości zagrania w starego Fortnite'a i teraz to się zmieni, bo stara mapa powróci do Fortnite'a, tak samo może powrócić mapa z rozdziału drugiego, czy na przykład z danych sezonów, bo każdy będzie mógł zrobić taką własną mapę. Jeszcze często pytacie o pakiet listka Camstar, a kiedy ten listek w końcu się pojawi. W tym momencie nie mamy dokładnej informacji, kiedy on się pojawi i przypomnę wam, że w skład niego wchodzi 5 rzeczy, które każdy gracz będzie mógł zdobyć. Pierwsza rzecz to jest oczywiście pakiet listka wraz z całym skinkiem, czyli oczywiście skinek, jest to kill-off, jest to modowanie do broni, plecak i emotka. Żeby je zdobyć, będziecie musieli zrobić 5 misji wraz z waszym znajomym na specjalnej stronie internetowej i następnie otrzymacie te wszystkie rzeczy po każdej misji. Jedną rzecz, żeby zrobić tę misję, będziecie musieli zalogować się swoim kontem Epic Games na specjalną stronę, jak ona tylko ruszy, nagram dla was materiał, więc subujcie kanał, żeby nie przegapić i będziecie wtedy robić zadania ze znajomym i będą zadania typu na przykład zrób fragi, daj mi jakieś miejsce w meczu, czy złów ryby, czyli takie giga proste na tej stronce. Następnie ostatnie zadanie będzie wbić 50-60 leveli karnetu i to już możecie zrobić sami i ty i twój znajomy będziecie musieli wbić tyle leveli. Jeśli masz już setny level, to po prostu musisz wbić po prostu kolejne 60 leveli, czy tam 50 i odblokujesz sobie skin. Na event będzie trwał kilka miesięcy, prawdopodobnie 2-3, a wy te wszystkie rzeczy zgarnijcie sobie za friko. Jeśli nie masz z kim grać, wbij naszego Discorda, żeby tego nie przegapić. I osobiście trochę obstawiam, że event powinien trafić na początku tego sezonu i możliwe, że pojawi się na przykład po aktualizacji, bo nowy update będzie oczywiście jutro wraz z Creative'em 2.0, ale również będzie on za tydzień, więc możliwe, że coś podczas tych dat Fortnite włączy, bo sam skin znajduje się w plikach gry i jest normalnie już pokazany i można nawet sobie nim grać, jeśli ktoś bawi się w grzebanie w plikach gry. I powiedzmy jeszcze o tym specjalnym kill-offie, którego podobno każdy gracz może odebrać za pomocą kodów, który teraz jest z okazji Świętego Dnia Patryka, według informacji na TikToku i Twitterze. TikToki z tym robią gigamocne wyświetlenia, bo nawet po paręset tysięcy wyświetleń i TikTokerzy mówią, że może go zdobyć każdy, robiąc kilka prostych kroków, o którym wam zaraz powiem. Również ten kill-off wygląda w następujący sposób. Jest to taka różdżka, którą oczywiście mamy już w grze, tylko że w zielonej wersji. Jest to emeraldowa różdżka, dokładnie tak się ona nazywa i jest ona troszkę podobna do Minty Exa. Również sposób działania według TikTokerów jest podobny, dlatego że musimy odebrać go za pomocą specjalnego kodu. Kod otrzymujemy właśnie po wykonaniu kilku prostych kroków, podobnie jak to było właśnie z Minty Exami i podobno może być giga rzadki, dlatego że jeszcze mało osób go odebrało, przynajmniej tak informują właśnie youtuberzy, TikTokerzy, aczkolwiek czy jest to prawda, no już wam mówię, generalnie na Twitterze można znaleźć całe grafiki promujące to i znajduje się na nich właśnie ten kill-off wraz z informacją, że musimy odebrać kod na niego, a następnie użyć go na stronie Fortnite Redeem, czyli oficjalnej stronie Fortnite'a. Jest to oczywiście strona, na której odbieramy wszystkie rzeczy i ta strona faktycznie jest legit i do tego grafika wygląda naprawdę dosyć ciekawie, tak jak oficjalne grafiki promujące różne eventy. No i jak ten kod mielibyśmy odebrać? Według informacji na TikToku możemy zrobić to w następujący sposób, że musimy pobrać specjalną apkę, którą podają oni, następnie zrobić tam konto,
i następnie po zarejestrowaniu się ze specjalnym kodem, który jest podany na TikToka czy Twitterze, powinniśmy otrzymać ten kod. Kod powinien przyjść nam na maila bądź wyświetlić się w aplikacji i następnie mogli przejść byśmy na stronę Fortnite Redeem i tam go wpisać i otrzymać ten kilof do gry, aczkolwiek czy to prawda? No już wam tłumaczę, bo sytuacja jest nieco dziwna. Faktycznie ten kilof wygląda mega legit, jeśli sobie zobaczymy te wszystkie grafiki promujące, aczkolwiek nie zgadza się tam kilka rzeczy. W tym momencie event nie jest ogłoszony bezpośrednio przez Epic Games. Faktycznie takie eventy odbywały się w Fortnite. Działało to w ten sposób, że pobieraliśmy specjalną apkę, a następnie dostawaliśmy kod za wzięcie w czymś tam udziału, by to malowania do broni, by to kilofy i inne rzeczy. W tym momencie ten event oficjalnie nie jest nigdzie ogłoszony. Druga kwestia, ta apka faktycznie istnieje, więc nie jest to do końca fake z tym, że taka apka jest i faktycznie można się tam zarejestrować, aczkolwiek za zarejestrowanie się niestety nigdzie nie ma informacji, żeby taki kod nam przychodził, więc jest to druga uwaga, na którą należy uważać. No i teraz zapytasz się, kam stanę, jeśli chcę odebrać ten kilof, to co mam zrobić? I już ci mówię, nie odbieraj tego kilofa. Dlaczego? Dlatego, że na 99% jest to fake i scam. Już wam tłumaczę dlaczego. Faktycznie te wszystkie grafiki promujące, czy właśnie TikToki, wyglądają dosyć legitnie, że ten kilof faktycznie się otrzymuje, aczkolwiek prawdopodobnie jest to scam. W tym momencie nie ma żadnych informacji, żeby taki kilof znajdował się w plikach gry, czy gdzie indziej, nie ma informacji o żadnym evencie z tym i prawdopodobnie działa to w ten sposób, że osoby, które to promują, po prostu nabijają sobie kasę za to, że wy instalujecie jakąś specjalną aplikację i rejestrujecie się z ich kodem. Generalnie jest to gigamocny sposób, dlatego że teraz była duża fala, która właśnie ten kilof promowała, dlatego postanowiłem o tym nagrać i absolutnie tej apki nie ściągajcie. Apka prawdopodobnie nie jest jakimś tam skamem czy coś, ale za to po prostu nic nie otrzymacie. Sprawdziłem dokładnie już relacje osób, które właśnie tą apkę pobrały i faktycznie wszystko było ok, ale tego kodu nie otrzymały, więc nie jest to żadna promocja Epika, tylko jest to po prostu skam i ktoś bardzo dobrze to przygotował. Najgorsze jest to, że youtuberzy czy tiktokerzy zaczynają już powielać w ten sposób i mówić, że faktycznie jest to prawda, pomimo że tego nie sprawdzili, także uważajcie co oglądacie, żebyście się nie wkopali, bo faktycznie na porządku sam zauważyłem, że mogłaby być to prawdziwa promocja, bo wygląda naprawdę fajnie przygotowanie, aczkolwiek za to i tak nic nie otrzymacie, ale czy taki kilof kiedyś się pojawi? Jeden z leakerów zasugerował, że może się to kiedyś pojawić, aczkolwiek osobiście obstawiam, że to ma to mega małe szanse. Dlaczego? Dlatego, że kilof nie jest ani przygotowany i nigdy nic o nim nie było wiadomo, a szczerze wyglądał troszkę jakby był po prostu przemalowany przez jakiegoś grafika, no i nie jest to jakieś giga ciężkie, więc po prostu ktoś sobie zrobił taki kawał, także uważajcie na takie promocje, bo jest to totalnie skamem. I absolutnie nie ściągajcie tej apki, a nie róbcie żadnych rzeczy związanych z tym eventem, może być o nim jeszcze bardziej głośno, bo teraz zauważyłem, że coraz więcej youtuberów zaczyna o tym nagrywać i mówić, aczkolwiek niektórzy mówią, że jest to prawda, więc uważajcie, bo na pewno za to nic nie otrzymacie. Jeszcze postanowiłem kupić ten pakiet, żeby pokazać go wam dokładnie, jak wygląda on w szafce i jak on się prezentuje. Jak widzicie, jest tutaj skin, oczywiście jest ten plecak, o którym mówiłem, jest kilof i mamy jeszcze V-dolce, także V-dolce otrzymujemy od razu, bez robienia jakichś questów. Wybierzmy sobie te skiny, ubierzmy sobie go i zobaczmy, jak wygląda on w grze. W lobby wygląda on w ten sposób, tańcz sobie następująco, więc wygląda naprawdę spoko i skin w sumie jest dosyć pocony. Jak wejdziemy sobie do szafki, nie ma on żadnych dodatkowych styli, także niestety nie wiadomo, czy otrzyma jakiś styl, bo niektóre skiny faktycznie miały dodatkowe style, to niestety nic o tym nie wiadomo. I skin, jak widzicie, wygląda tak naprawdę spoko, myślę, że warto sobie kupić. Oczywiście jest on na samym dole w sklepie, także jeśli chcecie sobie go kupić, to zjeżdżacie tutaj na sam dół i tu obok tego pakietu będzie on się znajdował. Jeśli ktoś go nie ma, musicie po prostu przelogować się, bo czasami był taki błąd, że nie wszyscy go mieli od razu, ale tutaj myślę, że będzie bez problemu po prostu wejść i wejść do gry i na pewno będziesz go miał. Dzięki mega za uwagę, łapeczkę w górę, subik, kodzik, sejkamca w sklepie i koniecznie zapiszcie do konkursu, żeby wygrać ten starter pack. I oczywiście wbijaj na sociale, wszystkie Instagramy, Twitche, TikToki w opisie i trzymajcie się, zapraszam na inne odcinki live'y, cześć!